tvpodkarpacie.pl. Dziś, kiedy nasza ojczyzna świętuje stulecie odzyskania niepodległości, oddajemy cześć przede wszystkim Panu Bogu, który pozwala nam żyć w wolnym kraju. Po Bogu zaś oddajemy cześć wielu często bezimiennym bohaterom naszej ojczyzny, którzy w obronie Polski złożyli wszystko, co posiadali. Swój pot, krew i często życie. Oddali wszystko, zawierzając Bogu, ufając, że ta ofiara przyniesie niepodległość najukochańszej ojczyźnie. Pan Jezus pokazuje nam dzisiaj ubogą wdowę, która wrzuca wszystko do skarbowa. Wszystko, co ma. Całe swoje utrzymanie. Tym samym zawierza Bogu swoje życie. To Bóg odtąd będzie się o nią troszczył. Tak postępowali nasi bohaterowie. I dzięki ich poświęceniu, ich ofierze, możemy cieszyć się prawdziwą wolnością. Bo wolność zawsze kosztuje. Na sztandarach naszych wypisane mamy słowa: Bóg, honor, ojczyzny. Na pierwszym miejscu Pan. Bo On kształtuje całe nasze życie. Bo w Nim poruszamy się i jesteśmy. I On jest Panem dziejów i losów świata. Także Panem dziejów naszej ojczyzny. Potem honor, czyli dbanie o swoją godność. Stanie na straży tego, aby nas nikt nie poniżał i byśmy sami siebie nie poniżali. I w końcu ojczyzna. Ta, która jest naszą matką, której dziś, jak matce, chcemy złożyć pocałunek na jej dłoniach. A stracić matkę, to każdy wie, co to znaczy. Ten, który ją stracił. To wielkie przeżycie. Takim przeżyciem była utrata niepodległości i lata zaborów. Dla Żydów utrata ojczyzny i niewola babilońska to była niemalże apokalipsa. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali, wspominając Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Ale jak się cieszyć w obcej krainie? Jak śpiewać pieśń radości, kiedy ojczyzna daleko i pod okupacją? Do kraju tego, gdzie pruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie wiersze ochłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalone, tęskno mi, Panie. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. To słowa naszego wieszcza, Cypriana Kamila Norwina, które wyrażają tęsknotę naszych rodaków rozsianych na emigracji, tęsknotę za ukochaną ojczyzną. Tyle pracy, tyle idei, tych romantycznych i tych pozytywistycznych. Praca umysłu i serca i praca rąk, aby odbudować, aby Pan Bóg przywrócił naszą ojczyznę nam, by była nasza, a nie pruska, rosyjska czy austriacka. Nasz święty biskup Józef Sebastian Pelcza doczekał tego. Ale zanim to nastąpiło, pisał: naród polski przedstawia mi się jako okręt skołatany burzą. Pioruny strzaskały na maszt główny,
Fale zaś uszkodziły ściany, pochłonęły część załogi i zatopiły towary złożone na pokładzie. Został atoli na przednim maszcie krzyż, a pod krzyżem latarnia, to jest wiara katolicka. Na niebie zaś nie przestaje przyświecać dalszej żegludze gwiazda nadziei i pociechy Boga Rodzica Maryja. W 1914 roku wybuchła powszechna wojna, dzięki której, tak można powiedzieć, dzięki której, pokonanym państwom rozbiorowym wydarto z drapieżnych, zbójeckich rocz Pomów nieszczęśliwą Polskę. U progu Niepodległej Feliks Konieczny wydaje piękne dzieje naszej ojczyzny, historię Polski i na jej zakończenie apeluje do młodych, bo to jest przekaz prawdziwej historii do młodych. Młodzi mają się wziąć za rozwój Niepodległej Ojczyzny. Ucz się, pracuj. Niełupki i nieroby mogą zawsze przywieźć Ojczyznę do ruiny. Nikt nam nie da rady, jeśli będziemy dość zamożni i dość rozumni. Niczego więcej nie trzeba, reszta już się znajdzie. Mądry historyk, badający problemy cywilizacji i kochający Polskę, pokazuje, że duch narodu jest ważny, że jego kultura, to co mamy jako rzeczy materialne, ta zamożność i to co mamy od strony duchowej, rozumność, mądrość narodowa są podstawą narodowego, państwowego bytu. Święty Jan Paweł II, największy z rodu Polaków, który zawsze całował polską ziemię, gdy do nas przybywał, w czasie pierwszej pielgrzymki, mówi o kulturze polskiej, która jest dobrem, nad którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas i przez cały ciąg dziejów stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze, moi kochani. Wiemy, że w okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować. Jestem przekonany, iż Polacy to naród o ogromnym potencjale talentów ducha, intelektu, woli. Naród, który stać na wiele i który w rodzinie krajów europejskich może odegrać doniosłą rolę. I tego właśnie z całego serca życzę całej ojczyźnie. Czyż nie są to prorocze słowa? Tak, Polska może odegrać doniosłą rolę w rodzinie narodów europejskich. Ale nie wszyscy tego chcą, żeby Polska taką rolę odgrywała. Nie chcą tego ci, którzy chcą grać pierwsze skrzypce w Europie. Którzy nie chcą Europy ojczyzn. Pamięci tożsamości, w książce Jana Pawła II, czytamy o duchu narodu. Pisze tak nasz wielki rodak. Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Duch narodu to ten żar wewnętrzny, o którym mówił Adam Mickiewicz, którego i 100 lat nie wyziemi. To jest ta moc, która trwa w narodzie, która się objawia wtedy, kiedy jest w narodzie źle.
to wtedy wyrastają bohaterowie. Wtedy oni się pokazują. Pokazują moc swojego ducha, ukształtowanego miłością ojczyzny. Niczym Sybil, niczym Kruty, lecz narodu duch zatruty, to dopiero ból w ból. Pisał Zygmunt Krasiński, inny z naszych wierzchów. Święty Jan Paweł II prosił, abyśmy nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Ksiądz Piotr Skarga napomina, ojczyzna matką wam jest, a nie ma co. I najtrudniej się mówi o matce i ojczyźnie. Patriotyzm to nie przebrzmiała wartość. Wszystkie internacjonalizmy, one są przejściowe i wieją po ziemi jak ten wiatr, który wywołuje nieraz burzę, ale później się uspokaja. Mijają wiatry izmów, a pozostaje to, co jest mocne i stałe. Patriotyzm to umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu ojczystego. Ta miłość obejmuje również dzieła rodaków i owoce i geniuszy. I patriotyzm musi przechodzić próbę. Wtedy, kiedy jest zagrożenie ojczyzny, wtedy rodzą się bohaterowie. Jeżeli nie ma bohaterów, ojczyznę czeka niewesoły los. Na szczęście. Wielu naszych rodaków zdało próbę patriotyzmu doskonale, aż po oddanie życia. Poświęcili wszystko. Swoje rodziny, kariery, awanse, a w końcu życie. Pułkownik Łukasz Cieplicki, żołnierz niezłomny, zamordowany przez komunistyczną władzę, w Grypsach do żony i syna pisał, że śmierć to nic, że cieszy się, że będzie umierał jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Święta miłość kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zajadłe smakują trucizny, dla ciebie więcy pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez falebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, byle cię wspierać, byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nasz prezydent w wywiadzie umieszczonym w dzisiejszym numerze niedzieli zauważa, że obecnie prowadzona jest kampania antyklerykalna, bardzo podobna do tej z czasów zaborów oraz okupacji nazistowskiej i komunistycznej. Jestem przekonany, pisze, że ataki na Kościół nie są przypadkowe. Przecież, jak sięgniemy pamięcią do czasów zaborów, gdy nasze państwo było rozszarpane, to Kościół był jedyną instytucją sieciową. Polskość przetrwała głównie dzięki silnej rodzinie i Kościołowi, który stał na straży niezmiennych wartości. Papież Franciszek napisał nam piękny list na nasze święto narodowe, w którym przypomina, że naród polski przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy. Tak, to nie trzeba było do żadnej Europy wchodzić. Myśmy w tej Europie byli. Tworzyli. Ten nasz naród wniósł całe bogactwo własnej szlachetnej kultury i duchowości. Papież prosi o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, abyśmy w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności.
A wolność dla nas jest bardzo ważna. Trudno Polaka zdejmować. Musi to narusić w Polsce, jak to chce. Z jednej strony wyraża to powiedzenie, tak na dobrze znane, tego ducha niepodległego, który w nas jest, którego często trudno okiełznać. Bo gdzie trzech Polaków, to co najmniej cztery partie. Ale właśnie z drugiej strony to powiedzenie uświadamia nam, że właśnie tu mamy trudność w historii naszego narodu, że nie potrafimy być jedno wtedy, gdy nam troszkę lżej, gdy te okowy i szpony puszczą, gdy nam coś lepiej się zrobi, więcej w kieszeni, to wtedy każdy na swoje, jeszcze więcej. A nie do wspólnego. Jak biega, to potrafimy się wspomagać. Ale jak nam dobrze, to nie. Jakiegoś cudu trzeba, żebyśmy sobie z tym poradzili, z tą naszą wadą radzili. Józef Piłsudski, stojący u progu niepodległy, mówił tak: miłujcie Polskę, miłujcie Polskę, strzeżcie się agentów. Mądre słowo. Bo w tym rozbijaniu jedności ktoś ma korzyść. Podsycaniu waśni i sporów ktoś z tego korzysta. I o matce nie mówi się źle. Nad matką się czasami płacze, że taka słaba, niedołężna, chora. Ale na matkę się nie mówi źle. Bo to jest moja matka. To jest moja ojczyzna. Jak krzyczał święty Jan Paweł II. Bolał. Ale nie mówił nigdy źle. Póki w narodzie myśl swobody żyje, wola i godność i męstwo człowiecze, póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzeczy, to ani łańcuch, co mu ściskał szyję, ani utrwione w jego piersiach miecze, ani go przemoc żadna nie zabije. Przed to ołtarze zanosił błaganie, ojczyznę wolą pobłogosław Panie. Amen. TV Podkarpacie.pl